Przede wszystkim witam wszystkich przybyłych na tą konferencję w sprawie naszej Antoni i Aksela Szandorfa, w sprawie rodziny Szandorf, która szuka schronienia w Polsce. Witam panią poseł Jolantę Szczypińską, która jako jedyna jest reprezentantem naszego najwyższego ciała ustawodawczego w Polsce i bardzo się cieszymy, że pani poseł znalazła czas, żeby przybyć. Witam małżonkę, która jest skarbnikiem i sekretarzem naszego stowarzyszenia, członkiem zarządu. I witamy przede wszystkim naszą małą Antonię, że jednak przyszła po tych trudnościach, które mieliśmy. I witam także ojca, pana Aksela Szandorfa, jak i wszystkich państwa, dziękując za czas, który państwo i redakcje poświęcili, pieniądze i intelekt i tak i wszystko inne. Mecenas Markus Matuszczyk nie mógł przybyć osobiście. Jest oświadczenie, które państwu czytałem. Jeżeli będzie potrzeba, też mogę je przesłać państwu na maila. Ale myślę, nie będziemy tutaj czasu na różne takie czytanie oświadczeń tracili. Jugendamt ma uprawnienia ignorować nawet wyrok sądu. Tak, no, przecież mi zakazano mówić po polsku, 11 lat się. No właśnie, no właśnie. Czy to ta sędzina, że tego samego dnia był wyrok sądu? Oni wieczorem przyjechali do sądu i dostali jakiś wyrok. Wcześniej nie mieli nic. Ale sędzina była w trakcie odbierania tego dziecka. Sędzina, co ewenement, bardzo nadgorliwa się okazała, bo to nie ma właściwie nigdy miejsca. To też jest dziwne, wręcz przekroczenie kompetencji nawet sędziego. Czy pan kiedykolwiek informował jakieś inne władze niemieckie poza innym, o tym, co pan wie? To, z tego, co pan opowiada, to ciężko to uwierzyć, żeby niemiecki rząd tolerował tego typu zachowania w placówkach, których w imieniu rządu organizacja, jaka zajmuje się dziećmi, którym się podobno dzieje krzywda w rodzinie. Niemiecki rząd doskonale o tym sobie zdaje sprawę. Była masa petycji, była wysłanych, była pisanych. Czy pan o to, że powiedział? Prokuraturę o tym, że pan wie, co się dzieje. Ja zostało zgwałcone, zmuszone do brania środków. Rodzice informowali, ja osobiście nie. Rodzice, pani Simone Cliff, właśnie z tą dziewczynką, co państwu mówiłem, z Hamburga. Ona miała chyba 16 lat. I takie bardzo tragiczne rzeczy się działy. Informowali rodzice. I co? Przeważnie takie rzeczy są umarzane. Sprawa o zakaz polskiego, którą wytoczyłem Jugendamtowi. Sprawa ewidentnie jasna, dyskryminowanie ze względu na pochodzenie, na język. Sprawę właściwie prowadzę z własnych kosztów, mimo że przysługuje mi pomoc państwa finansowa. Czyli praktycznie sprawa była, oni stwierdzają, że sprawa jest z góry skazana na przegranie i nawet jeżeli w procesie cywilnym ktoś chce dochodzić tych praw przeciwko Jugendamtowi, nie ma szans. On jest tak chroniony w Niemczech. Ja ten proces prowadzę 10 lat o zakaz polskiego. Przeszedłem wszystkie instancje, jestem praktycznie bankrutem. To są, nie wiem, 60 tysięcy euro mi to może kosztowało wszystko razem. Ale w październiku składamy do Strasburga pozew przeciw Niemcom. Panie Wojtku, proszę powiedzieć, na jak długo tutaj zamierza przebywać ta rodzina i na czyj koszt? Przecież tam ci ludzie zostawili jakiś dobytek, jakiś majątek. Sprawa jest dynamiczna. Na razie są 2 tygodnie. Zobaczymy, jak zareaguje sąd, Jugendamt. Może po prostu dadzą spokój, bo to, co skrzętnie starali się ukryć w Niemczech, ich brudy wyszły na zewnątrz. Niemcy się kłócą poprzez granicę swoją. I tu muszę jasno, dobitnie powiedzieć, że Jugendamt w tej formie, w której dzisiaj istnieje, został zorganizowany w 1939 roku. I to jest ta sama organizacja, która w Polsce ukradła w czasie wojny 200 tysięcy dzieci celem germanizacji ich. Nie została zreformowana po wojnie, jest dokładnie w tym samym
kształcie prawnym, bez jakiejkolwiek kontroli jakiegokolwiek ministerstwa. Dlatego robi dokładnie to samo i to jest zaranie, właściwie podłoże, to jest organizacja, to nie jest urząd, żeby było jasne. Tak jakby nasza organizacja musiała mieć przedstawiciela swojego i swoją komórkę w każdej gminie, u każdego burmistrza, w każdym urzędzie miejskim. To jest właśnie Jugend. Czujemy się prześladowani, tym bardziej, że Jugendamt i także sędzina osobiście bardzo mocne zastosowała sposoby i także tak izolację naszej Antonii. Nicht so viel reden, zwei Sätze. Bitte. Also wir haben die ganze Zeit, wie gesagt, das Gefühl, wir werden hier von einer Richterin verfolgt. Cały czas mamy uczucie, że jesteśmy prześladowani przez sędzinę. Denn das Jugendamt hat in der ganzen Zeit, also leid unser Fall eigentlich ist, das ist seit 7 Monaten eigentlich fast nichts gesagt. Gdyż Jugendamt właściwie od 7 miesięcy, czyli cały czas jak się nami zaczął zajmować, właściwie nic nie powiedział jeszcze. Im Gegenteil, es hat uns immer gesagt, es hat den Fall geerbt. Przeciwnie, wręcz powiedział, że ten nasz przypadek odziedziczył. Damit ist gemeint, zuerst war ein anderes Jugendamt zuständig. Mają tu na myśli, że najpierw był władny inny Jugendamt. Und dann sind wir als Familie umgezogen. Wtedy się przeprowadziliśmy jako rodzina. Und dann im nächsten Moment ist das neue Jugendamt in Ossolsz-Scharmbeck zuständig gewesen. I wtedy władnym stał się inny Jugendamt w innej miejscowości. Wo wir dann aber nach kurzer Zeit feststellen mussten, dass im Grunde hier nur die Amtsrichterin vor Ort. Wtedy po krótkim czasie zauważyliśmy, że sędzina to tam na miejscu. Alles bestimmt und nicht das Jugendamt, weil das Jugendamt. O wszystkim decyduje i także nie Jugendamt, ponieważ Jugendamt. Das Jugendamt hat nur gesagt, wir haben den Fall geerbt und sie könnten also uns auch nichts darüber sagen und die Richterin vor Ort, die Amtsrichterin, an der sollten wir uns wenden. Odsyła ten Jugendamt, do którego to przeszło, do tej sędziny, a ta sędzina wręcz nadgorliwie zajęła się naszą sprawą. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit, dass wir im Grunde genommen in allem, wie es gelaufen ist, eigentlich nur direkt mit dieser zuständigen Richterin zu tun hatten und das Jugendamt sich eigentlich komplett zurückgehalten hat, obwohl es. I właściwie tu największym problemem było to, że ta sędzina zaczęła się jakby bardzo utożsamiać z nami w taki sposób, że przesadnie angażować się w naszą sprawę, wręcz przekraczając swoje kompetencje. Ja, also es ist ja normalerweise in Deutschland so, dass es eine sogenannte Jugendhilfe gibt. Normalnie w Niemczech jest tak, że jest ten Jugendamt, ta pomoc dla młodzieży tak zwana. Die dann ja eigentlich, wenn wir eben entsprechend jetzt in dieser Situation sind, uns ja eigentlich helfen müssten. Która w odpowiednich sytuacjach powinna właściwie pomagać. Aber dieses hat also definitiv nicht stattgefunden. Ale to definitywnie nie miało miejsca. Im Gegenteil, wir hatten als Familie immer das Gefühl, dass die vom Jugendamt Angst vor dieser Richterin hatten. Wręcz przeciwnie, wręcz mieliśmy tu wrażenie, że to nawet Jugendamt się tej sędziny bał. Und diese Richterin hat die ganze Zeit eigentlich ihr eigenes, so wie sie ist, das so auch das ganze Verfahren verfolgt. Sędzina ta, która w tą ten naszą sprawę prowadzi, się cały czas prześladowała nas. Also wir als Eltern oder als Familie waren nach ganz kurzer Zeit eigentlich verurteilt von dieser Richterin. Po krótkim czasie my jako rodzice, właściwie jako cała rodzina zostaliśmy skazani przez tą sędzinę. Und sie hat im Grunde alles, was sie getan hat, war nur ein Ziel, unser Kind wegzunehmen. Właściwie wszystko, co podejmowała, wszystkie kroki, co robiła, był jeden cel, zabrać nam dziecko. Und das war also alles der gesamte Ablauf, sowas habe ich noch nicht erlebt persönlich. Takiego przebiegu sprawy ogólnego jeszcze nigdy nie przeżyłem właściwie. Als Beispiel die Richterin jako przykładek sędzina jest. Ist selbst persönlich vor Ort gewesen. Sędzina była osobiście na miejscu, chodzi o zabranie dziecka ze szkoły. Und hat meine Tochter unter falschem Vorwand aus der Schule mit zwei Menschen vom Jugendamt weggenommen. Moją córkę pod fałszywym pretekstem zabrała z dwoma obcymi ludźmi ze szkoły.
Und meine Tochter, was sie da in dem Moment erlebt hat, vielleicht kann sie ja selber mal kurz schildern. Moja córka, co ona w tym momencie przeżyła, może ona sama to powie. Ja, das war so. Wir hatten ganz normal Unterricht in der Schule. To było tak, mieliśmy cały czas lekcje w szkole. Und dann kam die Sekretärin. Wtedy przyszła sekretarka do naszej klasy. Woraufhin sie dann gesagt hat, dass meine Eltern angerufen hätten. Która powiedziała, że rzekomo zadzwonili moi rodzice. Dann bin ich mitgegangen. Wtedy poszłam. Dann hat sie aber mich in einen anderen Raum geführt. Wtedy mnie poprowadzono do innego pomieszczenia, nie do telefonu, bo miała rozmawiać z rodzicami przez telefon. Da in dem Raum, in den ich geführt wurde, war die Richterin. I w tym pomieszczeniu, do którego mnie przeprowadzono, była sędzina. Und zwei vom Jugendamt. I dwóch z Jugendamtu. Und dann hat die Richterin zu mir gesagt, dass sie mich jetzt mitnehmen will. Wtedy sędzina powiedziała do mnie, że chce mnie wziąć ze sobą. Dann habe ich mit ihr angefangen zu diskutieren, habe zu ihr gesagt, ich will zu Hause bleiben, ich möchte jetzt nicht mitkommen. Wtedy zaczęłam z nią dyskutować, powiedziałam, że chcę w domu zostać, że nie chcę z nią iść. Weil sie nämlich zu mir gesagt hat, dass ich dann ins Heim kommen werde. Bo ona powiedziała do mnie też, że wtedy pójdę do przytułku. Ja, und dann ging die Diskussion lange weiter. Tak, i wtedy jeszcze dyskusja trochę trwała. Irgendwann hat sie dann zu mir gesagt, ich nehme jetzt deine Sachen mit. Pewnego razu do mnie powiedziała, że mam wziąć swoje wszystkie rzeczy ze sobą. Dann hat eine vom Jugendamt die Sachen an sich genommen und zum Auto gebracht. Wtedy jeden z tych wziął, z tych co byli, ten z Jugendamtu, jeden z tych z Jugendamtu wziął moje rzeczy i wzięli, to zanieśli do samochodu. Die eine, die das zum Auto gebracht hat, das war Frau Heuer. Jedna, która to wzięła do samochodu, to była pani Heuer. Und die andere Frau, a inna kobieta, Lupiński. Die hat mich mit Frau Zimmer unterm Arm genommen und zum Auto gebracht. I ta wzięła mnie z panią Zimmer, sędziną, pod ramiona i wnieśli mnie do samochodu. Dann haben sie mich ins Auto gezwungen, dass ich da rein soll. To mnie zmusili, żebym musiała wejść do środka, do tego samochodu. Ich habe versucht mich zu wehren, das próbowałem się bronić. I no, nie mogłam nic przedsięwziąć przeciwko temu. Ja, und dann haben die Jugendamtfrauen haben dann noch mit Frau Zimmer gesprochen. Wtedy te dwie kobiety z Jugendamtu rozmawiały z tą panią Zimmer, sędziną. Dann hat Frau Lupiński mich angeschnallt. Wtedy pani Lupiński mnie zapięła pasami w samochodzie. Und hat sich neben mich gesetzt. I usiadła obok mnie. Frau Heuer hat dann angefangen, das Auto zu starten. Pani Heuer odpaliła samochód. Ja, und dann haben sie angefangen, mich ins Heim zu fahren. Das I wtedy, war eine Stunde ungefähr. Wtedy ruszyliśmy i to do przytułku i to trwało gdzieś około godziny jazdy. Ja, als wir im Heim angekommen waren. Gdy przyjechaliśmy do tego przytułku. Wollte ich auch nicht aus dem Auto aussteigen. Nie chciałem wysiadać z tego samochodu. Aber dann haben die beiden vom Jugendamt mich aus dem Auto rausgezogen. Ale ci dwoje z tego z Jugendamtu mnie wyciągnęli z samochodu. Dann haben sie mich ins Heim mitgenommen. Wtedy wzięli mnie do przytułka. Wzięli. Das Heim heißt Kinderhaus Marbede. Przytułek się nazywa? Kinderhaus Marbede. Kinderhaus Marbede. Ja, und dann... Czyli dom dziecka Marbede. Und dann hat eine Erzieherin mir das Haus gezeigt. Wtedy jedna z wychowawczyń pokazała mi ten przytułek, ten dom. Die beiden vom Jugendamt haben im Büro mit den Heimleitern gesprochen. Te dwie z Jugendamtu rozmawiali w biurze z dyrektorką przytułka. Ja, und die Erzieherin hat mir mein Zimmer gezeigt. Ta wychowawczyni pokazała mi mój, w cudzysłowie, pokój. Ich habe daraufhin gesagt, dass ich das Zimmer nicht möchte, sondern ich möchte wieder nach Hause. Ja i powiedziałem, że ja nie chcę tego pokoju, ja chcę po prostu do domu. Darauf hat sie aber auch nicht gehört. Ona jej to w ogóle nie interesowało. Und wo sie dann fertig war, mir das Zimmer zu zeigen. Jak już się zakończyła ceremonia pokazywania pokoju? Sind die beiden vom Jugendamt nach Hause gefahren. Te dwie z Jugendamtu wrócili do Jugendamtu, gdzieś tam pojechali.
Ja. Und haben mich dann allein gelassen. I wtedy mnie zostawili samego. Ja. Tak. Sędzina w tym ostatnim jej uderzeniu, co nam kompletne resztki prawa rodzicielskiego zabrała. Obwohl sie immer davor, also oft gesagt hat, das zuständige nächste Gericht, das wäre das OLG Celle. Mimo że mówiła, że wcześniej, że następny sąd wyższy, wyższa instancji, sąd w Celle, müsste dieses erst abarbeiten. Musiałby to przerobić najpierw. Und als die Sache dann in den Medien langsam kam. I tam wtedy, jak już nasza sprawa powoli zaczęła wchodzić w media, hat sie sich den Fall wieder an sich gerissen? Wtedy znowu sobie wzięła naszą sprawę do siebie. Und hat nachdem in Osterholz-Scharmbeck beim Amtsgericht ein Auflauf war. I wtedy, gdy w sądzie sam Osterholz-Scharmbeck Auflauf. Ja, Menschen. A jak była rozprawa teraz i trochę już było głośniej o tej rozprawie. Also es wurde übers Internet ja angekündigt, dass Internetem zapowiedzieliśmy, że tam jest ta rozprawa. Dort viele Menschen für uns że da wielu sind, ludzi tam będzie. Am Tag der Gerichtsverhandlung. W dzień z rozprawy. Wir waren selber nicht vor Ort, weil my nie byliśmy tam sami. Wir hatten Angst, dass wir festgenommen werden. Bo się baliśmy, że nas uwiężą. Und es war also ein riesen Aufgebot an Polizei vom Gericht. Była masa policji przed sądem wtedy. Od czasu, gdy mam mój przypadek z moim własnym dzieckiem, habe ich sehr viele betroffene Eltern kennengelernt. Bardzo wiele dotkniętych tym procederem rodziców poznałem. Und es ist so, dass in Deutschland das sehr viel stattfindet, scheinbar. I to jest tak, że to jest bardzo często ma miejsce w Niemczech. Also mir wurde dann die Zahl gesagt, dass über 40.000 Kinder im Jahr zurzeit in Obhut genommen werden. Jest jasne. Też statystyki pokazują, że w ostatnim roku zabrano ponad 40 tysięcy dzieci, tak jak Antonie z domów. Understand, has to understand that we love and has to love.